Witam w kolejny dzień. Dotarła do mnie pierwsza paczka z duperelami, czyli z błotnikiem, z napisami, z naklejkami sprężynki od ramion linka licznika do 914. Druga paczka dojdzie w najbliższym czasie. Ale nie o to chodzi, tylko jestem zawiedzony tą firmą. Paczka, dość, że błotnik jest niepotrzebnie taka wielka. No to nie wiem dlaczego taką wielką. Ale pomijając to, bardzo niechlujnie była zapakowana. I nie wiem jak się do tego odniosą, ale tutaj dwoma paskami było w poprzek i dwoma tak takimi białymi, tymi paskami było ściśnięte, ale co z tego, jak tutaj była jedna taśma tylko i dziura była taka, że mogło wszystko tam latać, wylatywać. Miałem dość drobne części, jak takie coś, niby to nie są pieniądze, ale no powinni to jakoś lepiej zabezpieczyć. Od dołu w tekturze dziura, tutaj dziura, nie wiem, no może to tylko jakiś przypadek, może nie. Dzisiaj będzie, jeszcze kupię czy zamówię lakiery, a kolejne prace będą już później, ponieważ gdzie będę miał wyrywany chirurgicznie ząb i pewnie przez dwa dni, przez jeden dzień minimum będę jakiś niedostępny. Przymierzę chociaż sobie tego błotnika. Ale by pasowało. Ten jest bardzo sklepany. Prostowany pewnie byłby 10 razy. To jest trochę cieńsza blacha. No tu jest półtorówka, tu jest milimetrówka. No ale ładnie się go malnie i powinno być ok. Dobra. Kończymy. Będzie czerwień meksykańska. Tak jak chcieliście czerwień meksykańską, to będzie czerwień meksykańska. To na razie to wszystko. Pies sobie tam skika. Ładna pogoda się robi. Nawozy po 3000, więc jest się z czego cieszyć naprawdę. To by było na tyle. Na razie, cześć.